Etnoport, bardzo ważne wydarzenie dla Poznania. 3 dni święta dla muzyki etnicznej, folkowej i wszystkiego, co się dzieje wokół tego. Ja zapraszam w niedzielę na koncert w Widluni. Będzie to w namiocie o godzinie 17. Widlunia to zespół, który zajmuje się pieśniami tradycyjnymi z Ukrainy, Białorusi i wschodniej Polski oraz muzyką instrumentalną tradycyjną, głównie skrzypcową. Zajmujemy się tym część zespołu od dziecka, część z przekazywanej pasji między znajomymi, słuchania razem muzyki i wszelkich rzeczy dookoła. A na festiwal postanowiłyśmy dostać się i zagrać z powodu tego, że w Poznaniu to jest najlepsze miejsce dla promocji takiej muzyki. Starałyśmy się jakiś czas, żeby zagrać. W zeszłym roku się nie udało, bo za późno się zgłosiłyśmy. W tym roku szczęśliwie, tak? Cieszymy się z tego bardzo i dziękujemy organizatorom.